Cześć, siemanko, tutaj Xalion i zapraszam na kolejny mini poradnik na moim kanale. Poradnik będzie dotyczył rafinerii z Buildcrafta. No i tak, zaczynajmy. Aby podłączyć cokolwiek do rafinerii, potrzebujemy w zasadzie dwóch rzeczy: ropy i wody. Woda posłuży nam do chłodzenia silników, ale to za chwilę. Ropa. Robimy sobie małą strukturę z rurek, na przykład z Golden Waterproof Pipe. No patrzcie, jak mnie trolują. Golden Waterproof Pipe. I kończymy ją pompą z Buildcrafta. Następnie podłączamy do niej Stirling Engine. I kładziemy na silniczku lewarek. Kończymy naszą instalację zbiornikiem, w którym będzie się zbierała ropa. Dajemy teraz do środka węgiel i nasz silnik powinien wystartować i pompować nam ropę do zbiornika. Przypominam, że trzeba dać właśnie na środku tego źródła ropy, ponieważ pod spodem, pod tym źródełkiem, znajduje się cały zbiornik wielki pod wodą z ropą. Dlatego dajemy centralnie na środku, na tym takim wybrzuszeniu. Dobra, zajmiemy się teraz wodą. Wodę pompuje się w taki sam sposób, czyli budujemy jakąś tam strukturę. Może być na przykład to już taka niska. Dajemy tutaj stirling engine, lever, zasilamy także węglem, startujemy tutaj zbiorniczki i woda nam się zaraz powinna pompować. Okej, woda nam się już pompuje. Teraz ciekawostka. Jeżeli posiadamy mod Thermal Expansion, to wtedy mamy takie urządzenie jak Aqueous Accumulator. Kładziemy taki akumulator właśnie tutaj na środku, a ten krzyż, taki kształt, wypełniamy właśnie wodą. Dajemy teraz tutaj rurki. Rurkami już płynie woda. I tutaj zakończamy właśnie zbiornikiem, w którym zbiera się woda. Taka tania właśnie pompa z modu Thermal Expansion. No to zajmijmy się teraz właściwą budową instalacji rafinerii. Na początek stawiamy 4 combustion engine. Zapewnią one nam maksymalną moc naszej rafinerii. Stawiamy między dwoma pierwszymi i dwoma ostatnimi wajchę. Następnie, na przykład w odległości 3 od combustion engine, stawiamy 2 rzędy, na przykład po 3 wysokości takich oto zbiorniczków z Buildcrafta. Te na przykład po lewej będą nam służyć do chłodzenia, a te po prawej będą to zbiorniki na ropę, którą będziemy zasilać te silniki oraz będziemy dostarczać z nich ropę do rafinerii. Następnie po każdej tutaj ze stron budujemy taką samą instalację, czyli kładziemy po jednej wooden waterproof pipe do zbiornika i złotymi rurami na przykład łączymy zbiorniki z silnikami. Po tej stronie także kładziemy wooden waterproof pipe. Następnie przy każdej tutaj przy rurce kładziemy po silniku. Silnik restanowy tutaj spokojnie wystarcza. Dobrze. Po tej stronie, gdzie będziemy mieli ropę, przy każdym kładziemy po jednej dźwigni. I pewien rodzaj instalacji budujemy także z tej strony. Później wytłumaczę, dlaczego taki, a nie inny. Ok, teraz stawiamy tam silniki redstone'owe i łączymy je redstone'em tak, aby gdzieś sygnał na przykład połączył się tutaj, żeby było blisko w miarę do rafinerii. Sprawdzamy, czy redstone nam wystarcza. Jak widać, wystarcza. Ledwo, ale wystarcza. Ok, wszystkie silniki pracowały. Dlatego teraz podobną instalację robimy z tej strony, od strony wody. Będzie ona zapewniała równomierne rozlewanie się wody do silników.
Tak samo z tej strony. Ta instalacja jest po to, żeby ropa z zbiorników równomiernie rozpływała się z każdego zbiornika do rafinerii, która będzie się znajdowała właśnie tutaj. Następnym etapem będzie zasilenie naszej rafinerii. Także na początek ją może postawmy tutaj. I następnie musimy wziąć sobie wooden conductive pipe i po jednej sztuce położyć na silnikach. W taki sposób. Następnie łączymy na przykład złotymi rurami golden conductive pipe. Łączymy to w całość i podłączamy do rafinerii. Nasza rafineria tędy właśnie otrzyma Minecraft Joule. Następnie wypełniamy sposobem pokazanym tutaj te oto zbiorniki na wodę, a z tamtej strony na ropę. I woda, i ropa już troszeczkę się przelały tutaj do... Tutaj wody troszeczkę, a tutaj ropy. Dlatego, ponieważ wcześniej wystartowaliśmy już te silniki i zdążyły przekazać energię właśnie do rurek. Ale pomijamy to. Następnie tutaj do rafinerii podłączamy rurkę. Wooden waterproof pipe. Podłączamy do niej silnik. I lewarek. Następnie na przykład golden waterproof pipe, wypuszczamy stąd kolejną rurkę i na przykład możemy je troszeczkę wkopać, tak, i podłączamy tutaj zbiorniki. Tutaj będzie się zbierało nasze paliwo wytworzone w rafinerii. Ok, jesteśmy już przygotowani do pierwszego uruchomienia naszej rafinerii, także przepompowujemy sobie troszeczkę ropy do naszych silników. I to będzie na początek takie troszkę ropy, tylko żeby po prostu przetestować, czy wszystko nam działa. Tutaj chyba powinno nam wyjść około 2 wiaderka. Aktualnie teraz przepompowaliśmy. Sprawdźmy. Tak, są 2 wiaderka. Także akurat tak wystarczy na pierwsze uruchomienie. No i tak. Tutaj już w rafinerii mamy troszeczkę ropy, ale nic nie szkodzi nam troszeczkę dolać, ponieważ rafineria się nie przeleje, a przynajmniej z tych właśnie 4 zbiorników równomiernie się rozpłynie ta ropa tutaj do rafinerii, także ona się nie przeleje spokojnie w tych rurkach i jeszcze może pływać co nieco ropy. No i dobra, możemy włączyć naszą pierwszą parę silników, jak i drugą parę silników i Minecraft Joule już płyną do rafinerii, która działa na pełnych obrotach i produkuje nam piękne żółte paliwko, które zaraz przepłynie właśnie do tych zbiorników. Uruchamiamy. Temperatura w normie, wszystko działa, jeszcze zaraz coś o niej powiem. Warto wspomnieć jako ciekawostki o tych silnikach, o Combustion Engine, że wodę zaczynają one pobierać po osiągnięciu temperatury 510 stopni Celsjusza. Natomiast wybuchają tuż przy 1000 stopni Celsjusza. Także warto o tym pamiętać, żeby nigdy tutaj nam wody nie brakło. Warto mieć na przykład gdzieś jakieś rezerwowe zbiorniki na wodę. Także jak widzimy, nasza rafineria poprawnie działa, koty się nią nawet zainteresowały. Także to w tym poradniku byłoby wszystko. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, zapraszam na kolejne odcinki, na kolejne poradniki, do kolejnych materiałów filmowych. No i do zobaczenia, cześć!